Witam w pierwszym odcinku nowego sezonu programu Powerful Ten. Dzisiaj pierwsza lista w nowym sezonie 2018-19. Odświeżone trochę wystrój, odświeżona formuła, odświeżona scenografia, że tak powiem. No i cóż, dzisiaj będzie 10 najwyższych jackpotów teleturnieju The Cube w przeliczeniu na złotówki. Jak wiecie, teleturniej The Cube to taki brytyjski teleturniej, gdzie trzeba wykonać 7 zadań w takim sześcianie, żeby wygrać duże pieniądze. Zresztą zrobiłem o tym czwarty odcinek programu SGSM Foreigner. No a dzisiaj na otwarcie sezonu, nowego sezonu Powerful Ten 10 najwyższych jackpotów w przeliczeniu na złotówki. Oczywiście kryterium jest proste. Wszystkie jackpoty przeliczyłem na złotówki. No i ten, który dał najwięcej, ten umieściłem najwyżej. No i tak stopniowo aż do 10 miejsca. No i jeszcze taka jedna uwaga jest taka, że zrobiłem to po kursach na sierpień 2018. No. Tak więc lecimy z tym koksem. 10 najwyższych jackpotów The Cube w przeliczeniu na złotówki. Łognia, miejsce 10. Chiny, 134 449 zł i 2 grosze. Miejsce 9. Rosja, 163 799 zł i 30 groszy. Miejsce 8. Francja, 214 458 zł i 73 grosze. Miejsce 7. Arabia Saudyjska, 246 759 zł i 67 groszy. Miejsce 6. Zjednoczone Emiraty Arabskie, 251 966 zł i 42 grosze. Miejsce 5. Włochy, 428 917 zł i 46 groszy. Miejsce 4. Hiszpania, 643 376 zł i 19 groszy. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. Niemcy, 1 072 293 zł i 66 groszy. Miejsce 2. Srebrny medal. Wielka Brytania, 1 189 720 zł i 62 grosze. I miejsce 1. Złoty medal. Najwyższy jackpot teleturnieju The Cube w przeliczeniu na złotówki to jackpot niedoszłej amerykańskiej wersji, który był wart w przeliczeniu na złotówki 1 850 696 zł i 90 groszy. Mam nadzieję, że nowa formuła Powerful Ten się Wam podoba. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli macie jakieś propozycje, jeśli chodzi o kolejne listy Powerful Ten, to wpisujcie je pod odcinkiem Wyzwanie dla widzów. Link będzie do tej listy Powerful Ten będzie w zakładkach. Tam jest również ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten. Cześć!